Dobra, to teraz takie szybkie pytanie. Kto z was wie, łapki do góry, co to jest Logstash? Jest dobrze. Kto używa? Albo używa? Może coś jest całkiem nieźle. Dobra, no to, że jeszcze niektórzy tych rąk nie podnieśli, to postanowimy razem z Marcinem wam trochę o tym Logstashu opowiedzieć. Okej, okay, przede wszystkim jesteśmy z grupy Knockout. Zajmujemy się z Marcinem zachowaniem bezpieczeństwa w infrastrukturze Knockoutu oraz tym, żeby to działało jak najlepiej. Tą pauzę na środku naciśnijcie. No, ty masz Maca, ja mam PC-ta. Dobra, i tak. I Marcin przede wszystkim zajmuje się jako główny administrator, żeby to wszystko działało. Ja jako kierownik infrastruktury trochę od strony biznesowej wspieram. I więc tak, lecimy dalej. Po co logujemy? To jest trochę tak, że od zawsze człowiek był zainteresowany tym, co się dzieje wokół niego. Ponieważ aplikacje najczęściej powinny zrzucać jakieś informacje, bo logowanie to siła dla administratora, dla dewelopera, żeby dzięki tej wiedzy zdobytej z logowania mógł poprawić swoją aplikację. No a jeżeli ktoś z was zapyta, dlaczego logujesz, a nie wie, nie będziecie potrafili odpowiedzieć dlaczego, to może kuchennym dowcipem zawsze powiedzieć, bo tak! Okay. Jak logujemy? Przede wszystkim można tutaj rzucić też trochę taki dowcip, jeżeli chodzi o logowanie, to trochę jak z backupem, że dzielimy ludzi na tych, którzy logują i na tych, którzy będą logować. W dzieciństwie na pewno wielu z was bawiło się małymi komputerami, mikrokomputerami, później już lepszymi PC-tami, programowali w Pascalu i tam akurat logowanie nie zawsze było potrzebne. Małe programiki, kupa radości, jakoś to szło. Natomiast kiedy już pierwsze prace doszły w nasze ręce i już musieliśmy sprzedawać nasz kod, okazało się, że logowanie jest ważne, bo jeżeli coś nie działa, to musimy chociaż zdiagnozować, co to takiego może być. I teraz tak, na początku oczywiście były to pliki, no ale przy większym ruchu, jeżeli już macie duży serwis pod sobą, to okazuje się, że pliki nie zawsze są najlepszym rozwiązaniem ze względu na problemy wydajnościowe. No i tutaj pomagać może na pewno syslog, który przede wszystkim służy do tego, żeby logowanie przebiegało sprawnie, a deweloper czy administrator nie musiał się zastanawiać, jak to zrobić, żeby działało to jak najlepiej i najmniej procesożernie dla systemu. Później mamy oczywiście rsysloga, czyli możliwość logowania do zdalnej maszyny, która jest w innej lokacji, powiedzmy. Dzięki temu można te logi udostępnić osobom trzecim. No i przede wszystkim to, co nas najbardziej w Knockoutie zainteresowało, logowanie i agregowanie logów, żeby jak najszybciej pod wpływem danych móc zareagować na konkretne złe wydarzenia. Okej, okay. Tak wygląda przeciętny log dla człowieka, który z komputerem nie ma za wiele do czynienia. Czyli przeciętny jakiś bełkot jakichś informacji. Jeżeli jakiś operator będzie potem pytał takiego pana, panią na obsługującym komputer, a co jest w logu? No, jakieś bleble. No, to jest częsta taka informacja zwracana od... Może jeszcze się zapytamy, przepraszam, czy ktoś wie, co jest ważne w logach? Takie... podstawowe, że tak powiem, pola, które powinny się tam znaleźć. Właściwie są dwa. Message. Dokładnie. Super. Dokładnie. Data i jakiś message, tak? No i to dokładnie jest tak, co sami odpowiedzieliście. Przede wszystkim data, która spływa w oparciu o system i wszystkie pozostałe inne rzeczy, które deweloper czy system będzie chciał zrzucić. Jaki jest problem? Te dane, jeżeli chodzi o resztę, nie zawsze są spójne. Jeżeli będziecie chcieli agregować logi, może się okazać, że ten format się zmieni i nie będzie wcale taki czytelny i łatwy do zdiagnozowania w sytuacji krytycznej. Tutaj na przykład bardzo proste zapytanie. Jeżeli ktoś będzie chciał na przykład wykonać jakąś operację, dlatego że szef kazał wyciągnąć na przykład, ile razy było odwołanie do WP admin, no to takie administrowe polecenie szybko odpowie. Natomiast czy zawsze w 100% będzie to prawda? Tego nie możemy być pewni. I czy chcemy to powtarzać? Ciągle i ciągle i ciągle.
Okej, log to za mało. Dlaczego? Bo jeżeli okazuje się, że sytuacja jest krytyczna, o czym powiedziałem wcześniej, i liczą się te sekundy, kiedy wiemy, że powyżej kilkunastu sekund przyjdzie szef i będzie krzyczał, to musimy od razu powiedzieć, gdzie leży problem i dlaczego to nie administratorzy. Więc przede wszystkim wiadomo, że w tym wypadku każde sekundy się liczą i jeżeli potrafimy dobrze zagregować logi, to również jesteśmy pomocą, a nie tylko tymi ludźmi, którzy sprawiają problemy. No i tutaj Marcin opowie więcej na temat tego, jak Logstash może zaistnieć również na waszych stanowiskach. Tak, więc Logstash jest przede wszystkim narzędziem, w którym możemy agregować logi, czyli jakoś się grupować, szukać wartości minimalnych, maksymalnych i średnich, tak? Posiada wygodny interfejs, jest to Kibana. Jest to interfejs całkowicie statyczny, napisany w JavaScriptie, w którym możemy po prostu przeglądać dane logi, na przykład robić z nich wykresy, słupkowe, kołowe itd. Wszystko oparte jest na Javie. No jak wiemy, jeśli zadbamy o odpowiednią konfigurację, to Java będzie stabilna, ale z tym bywa różnie. Jest to oprogramowanie open source, czyli kod jest otwarty, każdy może go sobie ściągnąć, obejrzeć, ewentualnie jeśli ma jakieś poprawki do naniesienia, można skontaktować się z twórcami i one być może będą uwzględnione. Interfejs Kibany jest całkowicie wyklikiwalny, czyli jesteśmy w stanie zdefiniować sobie, jakie wykresy chcemy mieć, gdzie je chcemy mieć, ale co jest ważne, trzeba je zapisać sobie w bazie, ponieważ, tak jak mówiłem, ten interfejs jest statyczny i po kolejnych odświeżeniach zakładek może się okazać, że po prostu wasza praca zniknie, czyli wszystkie wykresy, które sobie ustawiliście, znikną. No i wielką siłą Logstasha jest Grok. Grok służy tutaj między innymi do filtrowania wiadomości i do dzielenia ich na konkretne pola. Okej. Czyli tak, Logstash jest to jedna javowa aplikacja spakowana, w której skład wchodzi właśnie sam Logstash. Powiedziałbym, że to jest po prostu indekser logów, czyli do niego wpadają logi, on je dzieli na odpowiednie części. Elastic, czyli to jest baza, do której wpadają dane. Oraz Kibana, czyli interfejs, przez który oglądamy te logi. Tak? Wszystko konfigurowane jest przez jeden plik, w którym wyróżnione są trzy strumienie, o których powiemy tutaj. Te strumienie są bardzo ważne, ponieważ one określają, co dzieje się z logami. Jest strumień wejściowy, czyli skąd wpadają logi. Tak? Logi mogą wpadać z sysloga, mogą wpadać bezpośrednio z pliku na serwerze. Możemy też wystawić sobie odpowiedni port, na przykład po TCP albo UDP i słać logi z jakiejś danej maszyny. Następnie możemy te logi filtrować. To jest jedna z fajniejszych rzeczy, czyli dzielić je na odpowiednie kolumny. Można także wzbogacać te logi, usuwać odpowiednie na przykład dane, jeśli coś nas nie interesuje, albo na przykład wzbogacać je o dane geolokalizacyjne, jeśli na przykład potrafimy sfiltrować sobie adresy IP. No i na koniec wszystko wrzucamy albo do Elastica, możemy wrzucać też to do Greyloga lub do Zabbixa, ponieważ Logstash nie jest narzędziem monitoringu, to jest bardziej narzędzie do obserwacji, co się dzieje, a dzięki Zabbixowi możemy na przykład wysłać taką informację i uruchomić konkretny trigger i na przykład wysłać sobie SMS-a, jeśli coś zaistnieje, tak? I teraz jak to wygląda tak już ogółem? Czyli mamy plik konfiguracyjny, w nim mamy trzy sekcje. Sekcja input, skąd wpadają logi, sekcja filter, co chcemy z nimi zrobić, może chcemy coś wyrzucić, coś dodać, no i output, gdzie chcemy, żeby wylądowały dalej. Ok. I teraz mamy przykładowy plik konfiguracyjny. Tutaj akurat logi wpadają lokalnie z dysku, los też czyta je z dysku. Następnie są filtrowane grokiem na konkretne kolumny, czyli wycinamy sobie z nich. Widać, że to jest przykładowy request HTTP, tak? Wycinamy z niego sobie IP, metodę, request, ile bajtów zostało zwróconych i ile trwał taki request. I następnie wszystko wrzucamy do wbudowanego Elastica. Tutaj krótki, śmieszny obrazek, który o tej porze już nie jest śmieszny.
Jak to nie jest śmieszne? Dobra, a tutaj mamy przykładowy wykres. To jest na przykład wykres ruchu u nas. Przedział, z tego co pamiętam, jest chyba godzinny. Tak, jest godzinny. Teraz co ciekawego tutaj widać, no bo widać tak naprawdę słupki są 30-sekundowe, więc to jest podziałka 30-sekundowa. Widać, ile mniej więcej co 30 sekund mamy requestów do naszych serwerów WW, ale co jest jeszcze ciekawe, dzięki specjalnemu filtrowaniu potrafimy sobie ten słupek podzielić na konkretne wartości i widzimy, ile było 200 setek, 300 setek, ile było 400 setek. Plus dodatkowy feature, Logstash potrafi sobie jakoś tam wyliczać trendy, czy potrafi nam w przyszłości pokazać na przykład, ile mniej więcej za kolejnych 30 sekund, jak to będzie wyglądało, tak, ten wykres. Teraz kolejna bardzo fajna funkcja, to są mikroanalizy, czyli jeśli podzielimy sobie już nasz log z sukcesem na jakieś pola, to dane pole możemy także sobie wyfiltrować w mikroanalizie i na przykład sprawdzić, ile w danym momencie było requestów z danego adresu IP, tak? Żeby po prostu na przykład nie grepować sobie logów lokalnie i nie męczyć się z tym na różnych serwerach, tutaj to zrobimy sobie globalnie i szybko jednym kliknięciem. Teraz właśnie bardzo fajny moduł geolokalizacyjny. Możemy sobie wrzucić do wykresów mapkę świata i zobaczyć, skąd do nas ludzie się łączą. I być może powinniśmy im na przykład zabronić czegoś, tak? Czyli na przykład widzimy na przykład nienormalny ruch z jakiejś innej części świata. Oczywiście ta mapka nie musi być całoświatowa. Są wykresy również na przykład obejmujące tylko Europę, tak? Że na przykład nie interesuje nas ruch z Ameryki i tak dalej. O, nawet widać. Tutaj jest przykład okienka z wiadomościami, które wpadają do Logstasha. Jak myślicie, co to może być? Jeśli cokolwiek widać. W kolumnie serwer jest podpowiedź. Dobra, kiepsko widać. Są to requesty z naszego API. I dzięki Grokowi mogliśmy je tak wyciąć, że widzimy dokładnie, jaki klucz w danym momencie odwołał się, o jaki format danych poprosił i jaką wywołał metodę. Grok, dokładnie. Czyli tak naprawdę o co chodzi i jak go używać. Przede wszystkim Grok opiera się na prostej składni, czyli definiujemy wyrażenie regularne, jakiego chcemy użyć i jak ma nazywać się pole, które będzie widoczne w interfejsie Kibana, tak? I tutaj dla przykładu jest pokazane właśnie, jak wygląda wyrażenie regularne już wbudowane w Groka, które filtruje nam adres IP z logu. Jak widać, jest to dosyć skomplikowane wyrażenie i napisanie samemu takiego ciągu znaków byłoby ciężkie, a potem na przykład zrozumienie jeszcze na drugi dzień, co się napisało, myślę, że mogłoby być niemożliwe. Dodatkowym atutem Groka na pewno jest to, że jeżeli korzystacie chociażby z kilku serwerów webowych, tudzież Nginxa, LightHTTPD, to dzięki Grokowi możecie ujednolicić format logo, dzięki temu na pewno będzie łatwiej je później przeanalizować dowolnymi innymi narzędziami. OK. I tutaj jest prosty przykład, co tak naprawdę dostajemy po przefiltrowaniu logów Grokiem, tak? Mamy przykładowy request HTTP, który przyszedł, przykładowe wyrażenie grokowe, które potrafi sparsować taki log. Tutaj jest ważny separator, ponieważ separatorem jest po prostu znak spacji, tak? Może być to inny separator, jeśli jakoś customowo sobie logujecie danym w web serwerach albo w jakichś innych aplikacjach i podtrzymujemy po prostu prosty dokument JSON-owy, który jest wysyłany do Elastica. To jest jedna z ważniejszych w sumie kwestii, jeśli chcecie zacząć szybko pracę z Logstashem i oszczędzić sobie jakichś problemów na początku. Czyli tak, na początku jak na przykład skasować sobie dane z jakiegoś dnia, ponieważ wiadomo, że miejsce na serwerze się kończy,
a mechanizmy nie są automatyczne, nie chcielibyśmy, żeby... Nie mamy na przykład potrzeby trzymać danych dłużej niż z okresu 14 dni. Możemy sobie po prostu odpalić w Cronie. Możemy sobie odpalić w Cronie proste polecenie. Tutaj jest akurat curl wykorzystywany do tego, który odwołuje się do elastikowego API i odpowiedni jest request nadawany, żeby usunąć te dane, tak? Ten format logs też i data, on jest domyślny, można go sobie skonfigurować inaczej, ale jeśli odpalacie logstasha w wersji domyślnej, to on będzie trzymał dane zindeksowane w takim formacie, czyli logstash i dzień. Kolejnego dnia będzie oczywiście inna data. Teraz jak odpalić Java, żeby oszczędzić sobie kłopotów? Ważne są parametry XMS i XMX. Może ktoś wie, co one znaczą i do czego służą? No, ludzie dobrze mówią. Okej, dobra. Czyli z moich doświadczeń wynika tak, że warto, żeby te parametry były równe, ponieważ XMS to jest wartość, którą Java zaalokuje sobie na początek, XMX to jest wartość, do której się rozrośnie, ale może nam się zdarzyć tak, że niestety no, tego RAMu nam zabraknie, tej pamięci, tak, i już nie będzie mogła się rozrosnąć i wtedy przyjdzie taki brzydki pan, OEM Killer się nazywa, i zrobi tak. Kolejne narzędzie to jest Grok Debugger, czyli to jest aplikacja, nie wiem właściwie przez kogo została napisana, ale wystawiona jest w sieci i można na niej poćwiczyć różne wyrażenia względem swoich logów, tak, grokowych, czyli po prostu w jedno okienko wklejamy jeden wpis ze swojego logu, w drugie okienko wklejamy wyrażenie regularne grokowe, no i możemy zobaczyć, jakie są wyniki. Albo dostaniemy poprawnego JSONa, albo nie. I kolejna ważna opcja to są limity na serwerze. Każdy z Was pewnie też się z nimi spotkał. No, jednym z ważnych limitów jest oczywiście Open Files, ale akurat jeśli chodzi o logstasha, nie jest to tak ważne, ponieważ łączymy się do niego raczej z niewielu maszyn, przynajmniej w naszym przypadku, a jeśli tak, to na przodzie mamy Redisa, który jakoś te połączenia potrafi zminimalizować. Ale jednym z ważnych elementów jest ustalenie pamięci, która zostanie wbita w RAM i nie będzie ulegała stronicowaniu, tak? Czyli nie, po prostu unikniemy sobie zbędnych operacji dyskowych w momencie, kiedy zabraknie nam pamięci. I tutaj właśnie ta opcja Unlimited ustawia takie coś, per user, co jest ważne, limity ustawiane są per user, nie per proces, więc jeśli mamy kilka wątków, kilka procesów z takim samym userem, to te limity są, że tak powiem, niewspółdzielone. No dobra, to z naszej strony wszystko, czyli jeszcze raz, dla administratora na pewno jest to wsparcie, jeżeli chodzi o dobre narzędzie agregujące logi, jak również dla biznesu dzięki rozwiązaniom logstashowym łatwiejsze wykrywanie incydentów i podejmowanie odpowiednich działań ze strony administracji. Świetnie się to sprawdza przy małej ekipie. Knockout jest przykładem, jak można coś zrobić jeszcze posiadając małą ilość ludzi i to nadal wszystko działa. No dobra, czy są z Waszej strony jakieś pytania a propos tego rozwiązania? Widzę, że bardzo dobrze chyba opowiedzieliśmy z Marcinem tutaj. Dziękujemy Wam bardzo, że wytrzymaliście tak długo. Dziękujemy.